Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset 9, komentarz. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Werset ten opisuje w krótkich, a jednak bardzo wyrazistych słowach, na czym polega ów sprawiedliwy sąd Boży. Wyrażenie ponieść karę znaczy dosłownie dać lub otrzymać należną zapłatę. Rdzeń greckiego słowa kara pochodzi od słowa sprawiedliwy. Chodzi zatem o to, że ktoś sobie na coś zasłuży, w tym wypadku na wieczne zatracenie. Błędne wyobrażenie, iż Bóg miłości nie może wyznaczyć komuś wiecznej kary, wynika z pominięcia drugiej strony prawdy, że ten sam Bóg jest również światłością, a w swojej świętości nie może patrzeć na grzech. Habakuka 1:13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Kara Boża nie jest przejawem jakiegoś grymasu. Co więcej, nie jest w żadnym razie przypadkowa, lecz sprawiedliwa i zasłużona. Sąd Boży polega zatem na wiecznym zatraceniu. Sam Pan Jezus przeciwstawia je życiu wiecznemu. W Ewangelii Mateusza 25:46 mówi o takich, którzy odejdą na kaźń wieczną, podczas gdy sprawiedliwi odejdą do życia wiecznego. Można porównać z Daniela 12, rozdział 2, werset. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Nadzieją wierzącego jest wejście do chwały niebios. Na czym polega ta chwała? Na przebywaniu na zawsze z Panem. Mówi o tym 1 Tesaloniczan 4:17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Obecność Pana Jezusa decyduje o chwale i wspaniałości nieba. Właśnie to zostanie omówione na całą wieczność, odmówione, właśnie to zostanie odmówione na całą wieczność niewierzącym. Będą oni z dala od oblicza Pana. Słowo oblicze można przetłumaczyć również jako obecność. Nie trudno zrozumieć, o co tutaj chodzi. Wieczne zatracenie polega na byciu odciętym od obecności tego, który jest źródłem życia, światłości i miłości. Co więcej, ludzie niewierzący będą odcięci także od mocy chwały Jego. Jego wielkość i chwała zostaną objawione w Nowym Przymierzu, to znaczy w tysiącletnim Królestwie, a także w wieczności. Również i tego nie będą oglądać ci,
których dotknie sąd Boży. Najstraszniejszy aspekt wiecznego zatracenia to brak obecności Bożej. Tego, co na wieki decydować będzie o błogości nieba i domu Ojca. Tym ludziom będzie brakowało. Właśnie na tym polega piekło. Nie ma tam Pana. Współczesne wyobrażenie piekła, o ile w ogóle wierzy się w jego istnienie, polega na tym, że ludzie są dręczeni przez diabła. Myśl ta jest z gruntu błędna. Sam diabeł będzie na wieki dręczony w piekle, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Objawienie 20:10. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Zgroza tego miejsca polega na byciu odłączonym od obecności Bożej. Dzisiaj tchnienie każdego człowieka jest w ręku Boga. Mówi o tym Daniela, 5 rozdział, 23 werset. Daniel 5:23. Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś, i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni, a Ty i Twoi dostojnicy, Twoje żony, Twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest Twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie Twoje drogi, nie uczciłeś. Każdy człowiek żyje, porusza się i jest w nim. Dzieje Apostolskie 17:28. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Czy chce to przyjąć, czy też nie? Jeszcze nigdy żadne stworzenie na tej ziemi nie doświadczyło, co to znaczy być odciętym od Boga. Ludzie zostali stworzeni po to, aby żyć w społeczności z Bogiem. I dokładnie tego zabraknie w miejscu wiecznej męki. Tam człowiek będzie odcięty od źródła swojego naturalnego pochodzenia. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co to tak naprawdę oznacza. Dlatego też ludzie, którzy tam się znajdą, nazwani są umarłymi. Objawienie 20:12. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga życia, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Pomimo faktu, że istnienie ich nie będzie miało końca, śmierć nie oznacza tutaj wcale kresu egzystencji, lecz odłączenie od Boga.
jest to wieczne potępienie, wieczna ciemność, której ogień nie gaśnie, a robak nie umiera. Nieprzerwane, niekończące się wyrzuty wobec siebie samego i żal będą stanowiły okropny dział tych, którzy będą egzystowali jako odcięci od Boga. Co więcej, werset ten w jasny sposób zaprzecza nauce o powszechnym zbawieniu i tak zwanemu anihilacjonizmowi. Zwolennicy powszechnego zbawienia nauczają, że ostatecznie wszyscy ludzie zostaną zbawieni, gdyż niemożliwe jest, aby Bóg na czas nieograniczony pozostawił człowieka w piekle. Natomiast przedstawiciele anihilacjonizmu przekonują, iż niewierzący nie posiadają wiecznej egzystencji, lecz po śmierci giną podobnie jak zwierzęta, które nie mają nieśmiertelnej duszy. Obie nauki są złe i fałszywe. Zatracenie nie oznacza w żadnym razie unicestwienia czy przerwania egzystencji, lecz raczej coś zgoła odwrotnego. Tak jak wierzący istnieć będą w wiecznej błogoszczęśliwości, tak niewierzący egzystować będą w wiecznym zatraceniu. Druga śmierć, jak nazywa to objawienie 20 rozdział 14 werset, nie jest w żadnym razie, jak mogliśmy się temu przyjrzeć, końcem bytu, lecz wiecznym odłączeniem od Boga. W tym kontekście szczególnie ważne jest słowo wieczne. Zwolennicy nauki o powszechnym zbawieniu próbują udowodnić, że to słowo nie musi oznaczać koniecznie nieprzerwany, nieustający, zawsze trwający. Niemniej jednak takie jest właśnie znaczenie słowa wieczny. W szczególnie wyrazisty sposób różnica ta widoczna jest w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział 16 do 18 wersetu, gdzie rzeczy wieczne przeciwstawione są doczesnym. 2 Koryntian 14:16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Użyte tutaj słowo wieczny, język grecki aionios, występuje wielokrotnie w Nowym Testamencie dla określenia tego, co jest nieprzemijalne i nie podlega czasowi. Oto kilka przykładów. Wieczna istota Boga, Rzymian 16:26. Ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Wieczny Duch Boży, Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków.
abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Życie wieczne Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wieczne zbawienie, 5 rozdział, 9 werset Hebrajczyków. Hebrajczyków 5, 9. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Wieczne odkupienie, Hebrajczyków 9,12. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Wieczne dziedzictwo, Hebrajczyków 9,15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, żeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Drugi Koryntian 5,1. Wieczne domostwo. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękami zbudowany, wieczny. Wieczna chwała, 2 Tymoteusza 2,10. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą. Czy ktokolwiek, zastanowiwszy się nad tymi kilkoma wersetami, śmiałby twierdzić, że tylko w tym jednym przypadku wiecznej kary chodzi o sprawę ograniczoną czasem? Jeżeli ktoś mimo to upiera się przy swoim, to świadomie przekręca prawdę Bożą. Co więcej, negowanie wiecznego sądu jest negowaniem tego, co mówi Bóg, który nie może kłamać. To głos szatana, który do dzisiaj stawia to samo pytanie. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? 1 Mojżeszowa 3,1. Tak, Bóg powiedział. I skoro mówi on o wiecznym zatraceniu, to nie ulega wątpliwości, że zatracenie to jest naprawdę wieczne. Kto obstaje przy tym, iż tak nie jest, czyni z Boga kłamcę.